Krew jest darem życia, trudno nie zgodzić się z tym hasłem. Dla stacji krwiodawstwa stali dawcy są na wagę złota. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, w związku z oddaniem krwi można liczyć na pewne przywileje, także te podatkowe. 42. Tylko tyle dni maksymalnie może być przechowywana krew w stacjach krwiodawstwa, dlatego tak cenni są stali dawcy krwi. Jednym z nich jest Kacper Janik. Krew oddaje od 4 lat. Główny powód jest taki, że mam grupę krwi 0RH+, czyli moja krew może być oddana każdemu. I jak mogę tylko komuś pomóc, to zawsze bardzo chętnie. Aby honorowo oddać krew, należy udać się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Jeśli do placówki podjedziemy na przykład autobusem, możemy skorzystać ze zwrotu kosztów przejazdu, ale honorowi dawcy krwi mogą liczyć także na przywileje podatkowe. Podatnicy, którzy są honorowymi krwiodawcami, mogą skorzystać z ulgi tytułu bycia tym honorowym krwiodawcą i odliczyć sobie od dochodu w zeznaniu rocznym oddaną krew. Tłumaczy Agnieszka Targosz z pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Ilość oddanej krwi liczona jest w litrach. Za każdy litr przysługuje 130 zł zwrotu. Należy jednak pamiętać, że kwota zwrotu wraz z innymi darowiznami nie może przekraczać 6% uzyskanego dochodu. Jeżeli chodzi o to odliczenie, to w województwie wielkopolskim około 20 tysięcy podatników skorzystało właśnie z tej możliwości, będąc jednocześnie honorowym dawcą krwi, pomniejszyć swój dochód. Wyjaśnia Małgorzata Spychała z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Na koniec przyłączamy się do apeli stacji krwiodawstwa. Krwi brakuje w wielu szpitalach. Najwięcej potrzeba jej do zabiegów kardiochirurgicznych. Oddawajmy więc krew.